daje Panu największą satysfakcję z prowadzonych zajęć? Jak przygotowuje się Pan do prowadzenia zajęć i skąd bierze Pan wszelkie informacje? Pierwsza rzecz, no to co daje mi największą satysfakcję, no to myślę, że ta interakcja, której zwłaszcza teraz brakuje przy pracy online i obserwowanie jednak tych efektów, które można uzyskać pracując ze studentami i też świeże podejście poszczególnych roczników czy poszczególnych osób wśród studentów. Skąd czerpię informacje? No to jest oczywiście w przypadku nauki, w przypadku działalności związanych z gospodarką przestrzenną, no to jest bardzo szerokie pole. Tutaj oczywiście nauka cały czas się posuwa, cały czas się zmienia i tutaj trzeba cały czas monitorować różne wydarzenia, konferencje, artykuły, publikacje itd., itd. I to wszystko, no to wszystko trzeba reagować. Nie można się tak zasklepić w informacjach, które gdzieś tam człowiek wcześniej do nich dotarł i tutaj cały czas trzeba aktywnie je odświeżać. Także tutaj myślę, że to no to jest ważne, żeby cały czas być na bieżąco. Czy nauczając podejmuje Pan tematów, które byłyby swoistą kontynuacją dzieł Pańskiego taty? Czy są to może zupełnie inne obszary zainteresowań? Wydaje mi się, że no, samo w sobie to, że się kontynuuje czyjąś ścieżkę, to jest związane z kontynuacją pewnych poruszanych kwestii przez taką osobę. No, mój ojciec ma na tyle uniwersalny umysł, że zajmuje się bardzo wieloma rzeczami, od malarstwa po fizykę i to są kwestie, które no, nie zawsze leżą w moim też w moim polu zainteresowania, ale oczywiście no, w przypadku gospodarki przestrzennej no, to część rzeczy, zwłaszcza jak modelowania, prognozowanie pewnych rozwiązań, analityka właśnie związana z gospodarką przestrzenną, no, czy też jakby ogólne spojrzenie systemowe na gospodarkę przestrzenną i planowanie przestrzeni, to jest to, co wydaje mi się kontynuuję, czy staram się kontynuować i to, co mi się podoba, bo to jest właśnie ta kwintesencja właśnie tego podejścia związanego z gospodarowaniem przestrzenią. Dobrze. Czym są w telegraficznym skrócie procesy osadnicze będące tematem zajęć prowadzonych przez Pana na kierunku gospodarka przestrzenna i jak wiedza na ten temat wpływa na inne zajęcia, w których uczestniczą studenci naszego wydziału? Czy procesy osadnicze to jest wykład, który ma być swego rodzaju wprowadzeniem do filozofii gospodarowania przestrzenią? Czyli tutaj to jest taki wykład, który na pierwszy rzut oka osobie niezorientowanej może się wydawać zupełnie niezwiązany z tematyką, ale w związku z tym, że gospodarowanie przestrzenią, gospodarka przestrzenna jest bardzo interdyscyplinarna, jest tam bardzo wiele dyscyplin, takich jak nauki społeczne, socjologia, geografia, ekonomia, nauki ścisłe, statystyka, ale też historia, bo najlepiej człowiek się uczy też na doświadczeniach poprzednich pokoleń. To jest bardzo ważne, żeby móc zrozumieć procesy, które obserwujemy również aktualnie. Na naszych oczach świat się zmienia, chociażby zmiany klimatyczne, zmiany wprowadzone przez no, chociażby tą pandemię. To wszystko odgrywa swoją rolę i to łączy się właśnie w tym naszym spojrzeniu na świat systemowym, który pozwala nam na przewidywanie tego, co się może wydarzyć w przyszłości, ale właśnie też opierając się na tych doświadczeniach z przeszłości. Dobrze. Miasto i wieś.
Czego dowiadują się studenci naszego wydziału w zakresie różnic i podobieństw w planowaniu tych dwóch obszarów? No, miasto i wieś to są, wydawałoby się, bardzo różne strefy, różne obszary działalności człowieka. Z tym, że w ostatnim czasie te obszary zaczynają się bardzo mocno zlewać w naszym spojrzeniu. Czyli tutaj te procesy urbanizacyjne, które zaczęły się na terenie miasta, one zaczynają się rozlewać też na tereny wiejskie, chociaż cały czas jednak musimy mieć świadomość, że te tereny wiejskie są bardziej zdeterminowane uwarunkowaniami przyrodniczymi. Tutaj jednak cały czas istnieje i powinna istnieć świadomość tego, że na tym obszarze wiejskim jesteśmy dużo bardziej uzależnieni od przyrody niż w samym mieście, chociaż i tutaj ten wątek się też przeplata i to jest też ważne. Wszystkie susze, które nam zagrażają, no to też jest związane z sytuacją miasta. Ale w przypadku kształtowania środowiska wiejskiego, no to tutaj to się aż tak bardzo nie różni jak kształtowanie środowiska miejskiego, ponieważ musimy uwzględnić bardzo dużo podobnych procesów, które też mają miejsce w mieście. Wszystkie konflikty socjalne, społeczne, wszystkie uwarunkowania związane z problemami ekonomicznymi, to wszystko też ma miejsce na tym obszarze, jak i w mieście, więc no, koniec końców pewną różnicę może odgrywać skala, ponieważ wieś może być większa, może być mniejsza, ale zawsze będzie mniejsza od miasta i te problemy związane z ilością różnych funkcji, działalności w mieście trochę zwiększa tą ilość problemów, komplikuje tą sytuację, czego nie ma aż tak bardzo na terenach wiejskich. To może tyle. Dobrze. Czym wyróżnia się student Wydziału Architektury na tle studentów innych uczelni? To myślę, że tutaj trzeba pytać studentów przede wszystkim, ale w przypadku no, studenta gospodarki przestrzennej i to, do czego my chcemy przygotować studenta gospodarki przestrzennej, to wydaje mi się, że istnieje kilka różnic, ponieważ od początku założenia tego kierunku, jako jednego z dwóch pierwszych w Polsce, które zajmują się gospodarowaniem przestrzenią, zawsze istniało takie założenie, że chcemy, żeby ta wiedza, którą uzyskują studenci, była jak najbardziej właśnie wielodyscyplinowa, żeby przygotować studentów do takiej pracy, która pozwoli im się dostosować do różnych warunków. Nie chodzi nam o uczenie tylko pracowników biur projektowych, czy też tylko i wyłącznie urzędników w miastach, ale wierzymy w to, że uzyskując te podstawy, tą wiedzę, którą my jesteśmy w stanie przekazać studentom, jesteśmy w stanie nauczyć te osoby również umiejętności adaptacji też w innych działaniach. Stąd na przykład wielu studentów pracujących też w różnych działalnościach związanych z zarządzaniem, są też w bankowości i tak dalej, też w takich działalnościach bardziej innowacyjnych, zajmujący się na przykład modelowaniami ruchu transportu w ogóle, czy też osoby, które zajmują się pisaniem oprogramowania. Także wierzymy w to, że no, nie specjalizując tylko i wyłącznie w wąskim zakresie studentów, jesteśmy w stanie zrobić, czy dać pewne podstawy, żeby później ten człowiek mógł się dalej rozwijać, też w zależności od swoich własnych zainteresowań, ale też no, z tego, co przynosi rynek. Także
wydaje mi się, że tutaj ta elastyczność jest najbardziej tym najistotniejszym elementem, który pozwala później się takiemu studentowi rozwijać dalej. Dobrze. No i jak mówimy właśnie o rynku pracy, to jakie umiejętności, które preferują potencjalni pracodawcy, zdobywa student naszego wydziału? Jak ważne w tym wszystkim są staże, praktyki i inne formy, podczas których spotykamy się twarzą w twarz z przyszłym zawodem? Także no, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałem, to wydaje mi się, że tutaj ja mam troszeczkę inne podejście w ogóle generalnie do całej sprawy, bo pracodawcy zwykle wychodzą z założenia, że dla nich najbardziej będzie odpowiednia sytuacja taka, kiedy dostaną, mówiąc nieładnie o studentach, gotowy produkt. Czyli osobę, która będzie potrafiła wszystko robić już bez żadnego szkolenia, bez żadnego przygotowania, ale uważam, że to jest niemożliwe z kilku względów. Choćby w związku z tym, że na przykład my możemy nauczyć studenta jakichś zasad działania, które są związane z aktualnym prawem, systemem prawnym, a w momencie, kiedy skończą studia, okaże się, że ustawa się zmieniła i to wszystko, czego myśmy ich nauczyli, jest do wyrzucenia do kosza. Więc uczenie czegoś, co może się zmienić, tak na zasadzie wbijania tego w głowę, mówiąc nieładnie, jest dla mnie bez sensu. Więc ja właśnie wierzę bardziej w to, że umiejętność działania analitycznego, czyli takiego jak, porównując to możemy z analitykami CIA, którzy na zasadzie pewnych informacji, które mogą być zupełnie niezwiązane z samym problemem, są w stanie wyciągać wnioski, które pozwalają im na odpowiednie reagowanie na sytuację. Jest moim zdaniem dużo lepsze niż właśnie wbijanie studentów takie procedury, które są też zupełnie inne w urzędach, a zupełnie inne w biurach projektowych. Więc wydaje mi się, że tutaj ta umiejętność analizowania, umiejętność wykorzystywania też narzędzi informatycznych, które są, to się też coraz bardziej rozwijają, to jest to, co jesteśmy w stanie dać studentom i no, myślę, że z tego też będą mieli korzyść pracodawcy. Więc tak mi się wydaje, że to jest ta ścieżka, którą my powinniśmy wybierać, chociaż tutaj u nas na wydziale toczą się dyskusje na ten temat, ale to jest moje takie subiektywne stanowisko. Dobrze. Na koniec jeszcze kilka słów dla kandydatów od pana. To zawsze jest najtrudniejsze. Ja może z punktu widzenia właśnie takiego bardzo subiektywnego podejścia powiem, dlaczego ja wybrałem ten kierunek studiów. I to, co mnie tutaj właśnie najbardziej interesowało, to co najbardziej mnie pociągało, to kwestia powiązania wielu właśnie dziedzin. Mnie zawsze bardzo fascynowały od dzieciństwa stare mapy i kartografia to było coś, co było dla mnie właśnie bardzo pociągające. Też ze względu na to, że w moim dzieciństwie nie można było poruszać się po świecie tak jak to jest, czy przynajmniej przed pandemią było możliwe, ale to tworzyło, działało na wyobraźnię i to było dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Z drugiej strony też historia. Która też tutaj odgrywa ważną rolę, żeby mieć świadomość tego, jak się świat zmienia, jak się zmieniał i do czego to może doprowadzić. Kolejną rzeczą było też to, że są też tutaj elementy nauk ścisłych, matematyczne, czy też fizyczne, ale traktowane bardziej jako inspiracje, że tutaj człowiek się nie zamyka właśnie w jakiejś takiej specjalności, tylko ma dostęp do wszystkiego po trochę, ale też niekoniecznie musi być we wszystkim specjalistą. I to, że człowiek uczy się tutaj współpracować, ponieważ no,
nie ma właściwie takich omnibusów, którzy są w stanie opanować wszystkie dziedziny do perfekcji, więc tutaj gospodarka przestrzenna to jest właśnie też bardzo istotne pod względem umiejętności współdziałania i współpracy i myślę, że to jest to, co mnie przyciągnęło, więc jeżeli ktoś z Państwa ma takie podobne preferencje, no to myślę, że te studia spełnią jego oczekiwania. Także tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.